Hej to Flora z chaty pustelnicy i dzisiejszy odcinek będzie o Poligami, poliamori. Temat ostatnio dosyć popularny. Podrzucił mi go Gal Anonim, pytając, czy zostaliśmy stworzeni do tego by być do końca życia w związku z jedną osobą. I ta kwestia mnie zaciekawiła, bo, słuchajcie, trudno jest to stwierdzić, czy tak jest, czy nie. No, z ewolucyjnego punktu widzenia, no to panowało tak, panowała rozwiązłość seksualna. Pan mógł mieć kilka pań i, yy, i przedłużać swoje geny. Natomiast Dzisiejsze czasy się bardzo zmieniły. Jedną z najważniejszych rzeczy, a żeby rozpocząć tę audycję, to wydaje mi się, że warto by było przybliżyć znaczenie słowa poliamoria i e, poligamia, bo poliamoria, jak to mówi Wikipedia, jest to wielomiłość rozumiana jako praktyka lub pragnienie posiadania wielu romantycznych związków w tym samym czasie z pełną wiedzą zaangażowanych osób. Jest to forma po prostu niemonogamii, w przeciwieństwie do tak zwanego Swingerstwa, gdzie ludzie ze sobą są i uprawiają seks, i siebie zostawiają nawzajem, i się tak wymieniają, w poliamorii kładzie się nacisk na jakieś więzi wytwarzające się między tymi osobami. Co mogę powiedzieć odnośnie poligamii? Co właściwie Wikipedia nam tutaj to mówi? Mówi nam, że jest poligamia, jest to inaczej wielomałżeństwo, zawierane z, z więcej niż z jedną osobą. Najczęściej jednego mężczyzny z dwiema lub więcej kobietami albo między jedną kobietą więcej niż, niż z jednym mężczyzną. Wtedy nazywa się to inaczej poliandria. Ale to już nas nie interesuje. Jak... Moglibyśmy zareagować, kiedy ktoś powiedziałby, że interesuje go poligamia. Wiecie, mi pierwsze, co na, nasuwa się, y, jaki, co, co przychodzi mi do głowy, jest to to, że ja nie wystarczam. Tej osobie, z którą jestem, że ja jestem jakaś taka niedość dobra, bo jestem niedość dobra, stąd ktoś sobie szuka jeszcze kogoś na doczepkę. I jeżeli wydaje mi się, słuchajcie, że jeżeli ktoś w związku was pyta o poligamię, o, o wasz stosunek do tego, co wymyślicie na ten temat, to znaczy, że to jest, naj, to jest najwyższa pora na to, żeby wiać, żeby wiać, no bo, bo druga połówka, ona najprawdopodobniej ona, ona już ma kogoś w głowie. Ona już sobie obmyśliła pewien sposób działania. Ona już o kimś myśli. No, a monogamia jest, jest takim seksualnym monopolem. Poligamia ten monopol traci. I seks poza związkiem on jest złamaniem monogami. To, to wydaje mi się, że to prawie wszyscy to wiedzą. I możecie mieć super przyjaciela, chodzić z nim na piwo każdego piątku, rozmawiać, gadać z nim do rana mieć z nim taką specjalną, mocną, taką głęboką więź. Ale wiadomo, no nie uprawiacie razem seksu. Seks jest raczej zarezerwowany dla takich pojedynczych osób, dla tej tak zwanej jednej wybranej osoby. No i można sobie zadawać pytania dlaczego poligamia jest zła. W małżeństwie monogamia jest taka oczywista, jest ślubowana, oczekiwana. I jeśli komuś coś obiecujesz i łamiesz obietnicę, wtedy robisz coś złego. Natomiast jeśli dwoje ludzi uważa, że poligamia jest ok i umawia się na to, mówi sobie to od, od razu na początku, słuchaj, prawdopodobnie ja się to było w pewnym momencie znudzę, będę chciała sobie znaleźć kogoś drugiego i będę z tą osobą chciał uprawiać seks, nie tylko z tobą. I jeżeli ktoś się na to zgadza, i na takie skakanie z kwiatka na kwiatek, no to wtedy. Jeżeli dwoje ludzi jest, jest tego świadomych, no to wtedy ci ludzie nie robią moralnie niczego złego. Natomiast dlaczego poligamia ona jest problemowa? No, no a chociażby z tego tytułu, że poligamiści mogą chcieć mieć razem dziecko. To jest taka przykładowa sytuacja, wyobraźmy sobie to. Kiedyś, słuchajcie, nie było testów DNA odnośnie rodzicielstwa. Więc jeśli kobieta uprawiała seks z wieloma facetami, to trudno było znaleźć ojca. No dzieciak miał, powiem Wam, wtedy przechlapany, bo kobieta to zawsze wie, że dziecko jest genetycznie jej, natomiast facet, no on nie ma, nie ma takiej pewności. Dlatego mężczyźni, oni zawsze muszą bardzo uważać na to, czy dana pani ich po prostu nie wkręca w coś i nie podrzuca im nie swojego dziecka do wychowania. Gdybyście panowie wiedzieli, że dziecko jest nie wasze, to czy chcielibyście łożyć na jego utrzymanie? Ja bym nie chciała osobiście. Najlepiej dzieciakami to opiekują się w większości przypadków rodzice biologiczni. Statystycznie są najlepsi w opiece nad nimi. I gdy dziećmi opiekuje się na przykład ojczym czy macocha, ta więź już nie jest aż tak silna. 30, od 30, 30, 30, 32 razy więcej zdarza się, Nadużyć, znęcań nad nieletnimi w takich układach, gdzie zajmują się nimi opiekunowie niepowiązani z nimi biologicznie, jest więcej molestowań seksualnych. Poza tym ciekawe jest dla mnie, dlaczego ludzie decydują się na poligamię. bo jeśli jest im ze sobą razem dobrze w łóżku, to oni nie powinni szukać nikogo do kompletu. No jeśli ktoś yy, ciebie nie spełnia, czy właściwie, no jeżeli ktoś ciebie nie spełnia, to wtedy zaczynasz szukać, a jeśli ktoś ciebie spełnia, czujesz się dowartościowany, dowartościowana, to, to wtedy nie potrzebujesz niczego, niczego ci nie braknie i niczego ci nie brakuje, więc po co zaczynać relacje z kimś? kto nie zna twojego ciała tak dobrze jak twój partner albo partnerka z kimś, kto w ogóle nie wie, co ty lubisz, czego ty nie lubisz. No, no nie czaję tego, słuchajcie. Jeśli, jeśli taki seks z osobą nieznaną, tak długo z twoim jednym part partnerem, Mówimy o czasie, jak, jak, jak taki seks on może być lepszy, w czym? No bo gdyby wasza kobieta, facet powiedzieliby wam w związku, obstawiamy, że możecie mieć dzieci, ej, idę sobie dzisiaj o 15 bzykać się z gościem, którego poznałam w necie, to jak byście się poczuli? Ja bym miała takiego w... w kurwa i to takiego porządnego. No bo no jak? No, gdzie? G w dlaczego? W ogóle, what the fuck! W ogóle to ja bym taką inbę zrobiła chyba na sto fajerek. Ja wiem, że jest coś takiego jak na przykład hipergamia. To jest to, innymi słowy, pragnienie kobiety, żeby zdobyć najlepszego faceta, jakiego może zdobyć. Jest to bardzo naturalne i biologicznie zrozumiałe. Mężczyzna natomiast chce mieć jak najbardziej płodną, piękną, atrakcyjną kobietę, jaką może zyskać, zdobyć. Znowu, 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 biologia nic w tym złego nie ma. Generalnie kobiety chcą mieć kolesia z sukcesami na swoim koncie, a obydwie płcie chcą dla siebie jak najlepsze rzeczy. I tak samo my mamy w życiu. My chcemy jak najlepszej płacy za naszą pracę, jak najlepsze jedzenie, jakie możemy zdobyć w biedrze z całego systemu który jest. Rozumiecie o co chodzi? Najlepszy telefon, na jaki nas stać, takim a takim przedziale cenowym każdy chce dla siebie jak najlepiej i to jest ok. Nie zawsze natomiast my możemy mieć to, czego chcemy mieć. To, to, czego chcemy mieć. Jakoś tak powinnam. Polski język, trudny język. Zdobywamy osoby, które możemy mieć na miarę swoich siebie, samych siebie w danej chwili. I stać mnie na tę osobę, to ją mam. Babki wybierają sobie panów, który, które, który, którzy dobrze rokują. To znaczy wiedzą, że ewolucyjnie, biologicznie zapewnią im. Byt zapewnią im bezpieczeństwo. możemy powiedzieć, że oszacować: a za pięć lat, powiedzmy, pan z dzisiaj on będzie zarabiał więcej, zostanie jakimś dyrektorem. Albo w przeciągu, ale w przeciągu tych pięciu lat, to ta pani, która wybrała tego pana z dzisiaj, troszeczkę podupadnie na urodzie. No bo uroda, z, wiadomo, z biegiem czasu się zmienia. Seksapil pani Krysi spadnie. No i ona sobie chce zostawić taką furtkę bezpieczeństwa. I stąd się biorą te frędzony całe, tak zwane, że jesteśmy kumplami, i wy tak nie bardzo wiecie, czy z nią w lewo, czy w, może w prawo, a może bym spróbował, ale się trochę boję, no jesteśmy kumplami, no ale wiesz, może kiedyś. I to jest dopiero spieprzona sytuacja, bo ni w lewo, ni w prawo z nią. Nie wiadomo, co robić. Bo człowiek cały czas on ma nadzieję, że a może coś z tego będzie, a może ona mnie pokocha, a może ona mnie zechce, a może ona się mną zainteresuje. A tu wiecie co, a tu najczęściej to ki, A tu najczęściej ki. Więc panie sobie zostawiają taki plan B. U pań drugi facet jest tak w razie czego, jakby co. To jest zrozumiałe z punktu widzenia reprodukcji, ale od facetów to zależy, czy oni chcą się bawić, tak, bawić w takie gierki, bo szczerze. Nie polecam, nie polecam takich gierek. Panowie, dla was. Bo to szkoda wtedy nas emocjonalnie, jest, wydaje mi się. Ja wykładałabym karty na, po prostu na stół. Czy jest między nami tak, czy jest między nami tak, bo ja czuję to albo tamto. Ja nie będę czekała na ciebie nie wiadomo jak długo i, i czy ty zmienisz do mnie stosunek swój, czy nie. Ja nie będę czekała na Twoje uczucia. Bo ja się po prostu emocjonalnie spalę, ja się wypalę, ja się zamęczę po prostu z tym. Dlatego lepiej chyba olać, słuchajcie i szukać kogoś, kto po prostu będzie z wami otwarty. I dlaczego wierzy się w to, że dla dzieci, na przykład par poligamistycznych, to rodzice są problemowi czy będą problemowi? No obstawiajmy, że taka poligamistyczna, taka poligamistyczna matka spotyka się z kimś, żeby uprawiać z nim seks. No I czajcie, przyjdzie do was dzieciak i zapyta, tato, a gdzie mama? No i co wy mu powiecie? Prawdy, raczej nie bardzo, możecie mu powiedzieć. No bo co, powiecie, a mama się stuka z wujkiem, tomkiem. No bardzo dobrze się bawią, no nie powiecie tak, tak? Nie bardzo. O jaki to mindfuck w ogóle? Matka wtedy nie będzie dostępna dla dziecka, bo, bo będzie romansowała, będzie zajęta bardziej amorami, datingiem całym. A kto w ogóle, a co by się stało, gdyby ona zaszła w ciąży z takim typkiem, typkiem numer, numer dwa? No bo wiecie kondomy pękają różne rzeczy się dzieją choroby płciowe są przecież powszechne są przenoszone okej okay, możemy powiedzieć możemy się badać ale dobra na wyniki czeka się koło dwóch tygodni powiedzmy a co jeśli ktoś coś złapie nowego właśnie przez te dwa tygodnie i się o tym nie zdąży nawet dowiedzieć no bo wiecie jestem poliamorystyczna to Ludzie, powiedzmy, lubię ludzi mieć dużo w moim łóżku różnych. I ja lubię rozmaicenie w tej, w tej sferze. No i, no i dobra. I jak wtedy złapiesz jakiegoś syfa, no to no, no, no nie wiesz nawet o tym, kiedy ty go złapiesz. I fuck w ogóle. Och. Słuchajcie, to po prostu nie jest nic dobrego. Bo jeśli ktoś chce w ogóle związku poligamicznego, to czegoś mu brakuje. Dlatego on chce, albo ona chce czegoś nowego. Sama osobiście odradzam tego typu układy, bo one nie są dla nas korzystne. I nie bardzo rozumiem może, może, może mi to wytłumaczycie, może mi to powiecie teraz w komentarzu pod moim filmikiem, dlaczego to jest dobre dla, dla Was osobiście, dla ludzi. No bo w takim układzie romantycznym, to ja wiedziałabym tylko, co to jest zazdrość. Co to jest rywalizacja. Ja czułabym się cały czas niepewnie. Ja bym doświadczała jakichś takich niezdrowych emocji, zbyt wiele niepotrzebnego ryzyka, jakich, jakichś możliwych chorób wenerycznych, jakiegoś ciągłego napięcia, niepokoju. I myślę, że jeśli jest się z osobą dobrze dobraną, to nam się nie będzie chciało szukać innej, no bo wiemy, że lepszej nie znajdziemy. Po prostu lepszej nie mam potrzeby, żeby szukać kogoś. No bo jest mi tak dobrze, że ja nie potrzebuję nikogo. Wiem słuchajcie, że kiedy jadę samolotem pierwszej klasy, to ja nie chcę się przesiadać do jakiegoś innego samolotu, bo ja się tu czuję super. Ja piję najlepsze wino. Ja nie chcę innego wina. Po co mi ono? Skoro ja mam najlepsze wino, ja nie chcę nikogo innego. Okej, okay, dobra, tyle by było odnośnie poligami. I to jest taki mój pogląd na ten temat. Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to proszę, można śmiało pisać. Nie jestem jakąś wyrocznią i alfą, i omegą. Słuchajcie, więc możecie pisać i mi mówić, co wy myślicie. Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. I tego, co wy na ten temat myślicie. Dobra, to trzymajcie się, bo teraz mamy poniedziałek, to trzymajcie się i przeżyjcie. Do kolejnego. Bądźcie dzielni, szlachetni i dobrzy, odważni i cześć.